Cześć kochani, ulubiona zawodniczka z naszej kochanej Lexi, Marianna Schreiber z tej strony. Lexi już skomentowała pod nosem. Tak, no. Nie usłyszałam niestety. Co tam Mariola, gdzie jesteś? Ty masz być w studiu, masz zaraz program, a ty kurde dzwonisz. Roxy, po pierwsze nie mam, tylko mogę teraz. A dwa, ty jesteś tak mało kreatywna, ty jesteś tak mało kreatywna, że nawet musimy przekrzyczeć, żeby nie dać mi dojść do słowa, to niekulturalne. Posłuchaj, chcę ci powiedzieć jedną rzecz, tak oglądam i słucham, że ty musisz się gryźć w język, żeby mi czegoś nie powiedzieć i tak dalej. Dlaczego nie jesteś taka odważna, kiedy dziesiątki razy widzisz mnie na żywo, nie podejdziesz, nie powiesz mi tego w twarz, tylko udajesz przed kamerami, nie wiem, dla zasięgów, czy cokolwiek innego, przezywasz mnie. A po co ja bym miała do ciebie podchodzić? To mi nie urąga. Kiedy w ogóle się widziałeś, że ja bym miała do ciebie podchodzić? No widziałyśmy się. Ja się wypowiadam na twój temat, jak ktoś się mnie pyta, okej? Okay? Roxy, posłuchaj, jedna ważna rzecz. Ty jesteś tak mało kreatywna. Daj mi coś powiedzieć, okej? Ja uważam, że kobiety z klasą powinny ciągnąć się na szczyt, a nie hejtować, pomawiać, bo to jest dla słabych ludzi. I ty potem chodzisz do żurnalisty i płaczesz, że ktoś cię w taki sposób traktuje, a sama tak traktujesz nie tylko kobietę, ale i swojego zawodnika. I pomyśl sobie, co czują inni, postaw się na miejscu tej osoby, bo teraz grasz, siedzisz przed kamerą Marianna, twój wywód jest za długi, ciężko się odnieść. Ja już zapomniałam na początku powiedzieć. Ja pozwolę tylko jedną rzecz. No. Marianna, czy ty jesteś w studiu już z nami, czy jeszcze nie? Nie, ja jestem w drodze na panel. Okej, to w momencie jak... Jakby ta rozmowa oczywiście tutaj się potoczy, padnij do studia. Ale tak, no, ale nie, ale poczekaj, bo ty taki długi wywód, że na początku coś powiedziałaś, a propos pomówienia i coś jeszcze, aha, że kobiety powinny się wspierać, coś w tym stylu, nie? Powiedziałaś, słuchaj, ja przyjmując ciebie do klauta, ja się bardzo ucieszyłam. Ja myślałam, że ty tutaj w klaucie trochę namieszasz w pozytywny sposób, ten pociąg wykoleisz, te złe rzeczy, a ty kurde siadłaś jako konduktor tego pociągu, co ty w ogóle odwalasz? Mówisz o pomawianiu, gdzie to ty mnie pomawiasz? Co ty za zasrany TikTok ostatnio nagrywałaś, że ja propsowałam Magikala. To jest pomówienie i to jest mocne pomówienie. A nie? Słuchaj, gościu pisze do mnie, że ja specjalnie powiedziałam, że absolutnie nie popieram to, co on zrobił. Ale mówisz coś do mnie, a nie dajesz mi coś do słowa. Więc, no bo ty gadasz głupoty, ja ci mówię. Ja od razu powiedziałam, że... Zachowajmy się fair i teraz wyjaśnijmy widzom, o co chodzi. Daniel Magikal napisał na Twitterze, że by mnie wziął na, już nie powiem na co, na ringu przez 6 godzin. Ty się z tego śmiałaś, potem poszłaś i robiłaś sobie z nim zdjęcia, kiedy gościu zachęca do jakiegoś, nie wiem, ludzi, do jakiegoś gwałtu. Słuchaj, kobieto, powiedziałam na scenie głośno, wyraźnie, że absolutnie nie popieram tego, co on powiedział. On podszedł, zapytał się o zdjęcie, to w ogóle było przed całą sytuacją. Skąd ja, co ja miałam powiedzieć? Nie, Daniel, nie zrobię z tobą zdjęcia, bo coś tam Mariolce powiedziałeś. To wasze sprawy. Nie, to przede wszystkim nie powinna z nim robić zdjęcia, choćby za to, że znalazł się nad psem, ale to już twoja sprawa. Posłuchaj. Mariola, ty walczysz z jego matką! Ty walczysz z jego matką! Lexi, okej, teraz rozmawiamy o tobie i o Danielu. To raz, a dwa, uważaj. Że słuchaj, ja naprawdę się nie obrażam, bo takie osoby, które w ten sposób próbują mnie podejść, one nie są w stanie mnie obrazić, bo ja wiem, kim ja jestem, rozumiesz? Wiem, kim ja jestem. Kim ty jesteś? Ja jestem zwykłą dziewczyną z Warszawy, która wychowała się w bardzo trudnych warunkach, wiem, co osiągnęłam sama i do czego doszłam sama. Weź, co ty gadasz, ty jesteś farmazoniarą, Mariola, ty jesteś farmazoniarą. Dlatego ty, Roxy, która chodzi i płacze żurnalisty, a potem wyzywa innych. Już na klaudę ma 5, Roxy kontra Mariola. Słuchaj, ty jesteś tak mało kreatywna, że ja przekręciłam twoje imię i ty musisz to samo robić, tak samo z Marconiem. On słuchaj, do UFC, ja ty też do UFC. On mówi gra, ty też gra. Ty jesteś tak mało kreatywna, że ludzie piszą na czacie, że to jest typa i że tak naprawdę gdyby cię nie było, to by nawet tego nie zauważyli, więc chyba to tobie bardziej urąga niż ciebie. Słuchaj, to wpadnij do nas do studia, to... A, no i zajebiście nawet nie mogę.